Ani, tam mówisz, a zajadam się tu na obrońcu, z lodami. Na przyciętej rodziny, no to można powiedzieć, że generalnie te dane GUS-u... Ale że ona nie umie policzyć, bo to do ronda warszawska dojechać ten problem, że świadczenie 500 plus, no, zresztą łatwo było się domyślić, że tak będzie, no przyczynia się do zwiększenia dochodu, a tym samym do redukcji ubóstwa w Polsce. Ale z kolei krytycy programu 500 plus przestrzegali przed kosztami jego, czyli że mogą z kolei pójść w górę ceny i to też przełoży się na, no tak nie do końca można powiedzieć, że nie do końca będą efekty tego programu takie, jakiego by sobie życzyli jego inicjatorzy. Ma pan redaktor rację, to jest rzeczywiście spór doktrynalny o 500 plus. Przeciwnicy zawsze będą kwestionować to, że program kosztuje niezwykle duże koszty ponosimy związane z tym programem. Wszystko zależy od tego, z jakiego paradygmatu, czy z jakiego systemu wartości wychodzimy. Jeśli uznamy na przykład, że warto inwestować w rodzinę i że warto, aby rodzina dysponowała środkami publicznymi, tu akurat 500 plus, no to musimy przyznać, że ten program rzeczywiście jest inwestycją w rodzinę. Z kolei jeśli uznamy, że lepiej byłoby te środki przeznaczyć na instytucje, które wiedzą lepiej na przykład na to, rodzina ma wydawać środki, albo w ogóle nie przeznaczać tych środków, tylko stymulować rozwój gospodarczy, no to oczywiście jeśli mamy takie poglądy, no to będziemy traktować ten program jako wysoki koszt. No w ostatnich latach jednak w polityce społecznej coraz częściej się traktuje te wydatki społeczne w sferze publicznej jako inwestycje. Inwestycje zarówno w grupy społeczne, w rodziny, w dzieci. I ten paradygmat inwestycyjnej polityki społecznej świetnie sprawdza się na przykład w państwach skandynawskich. Natomiast w Polsce przez całe lata traktowaliśmy politykę społeczną jako koszt, często mniej uzasadniony koszt, a nie jako inwestycje. Odnosząc się na przykład do sektora edukacji, bo każdy z nas, że rodzina inwestuje w dzieci, w zajęcia pozalekcyjne, tak, w studia, często w jakieś kursy, natomiast w pomocy społecznej traktujemy takie pieniądze właśnie jak program 500 plus jako koszt, a nie inwestycje, co mówię, może na przykład być traktowane przez zwolenników właśnie takich wydatków jako inwestycja, a nie koszt. Czy można powiedzieć, że program 500 plus można odwrócić? Pan mówił o tym, że pieniądze idą konkretnie do rodzin, a nie do instytucji, które wiedzą lepiej od rodzin, co im inne. Z tego by wynikało, że to jest wbrew pozorom program poniekąd liberalny, to znaczy w tym sensie, że zamiast zabrać rodzinie pieniądze w formie podatków, te pieniądze zostają jakby w jej budżecie. No to w tym sensie liberalny, że on daje wolność decydowania o tych środkach rodziny. Natomiast najczęściej instytucje, które na przykład też dysponują wieloma programami, wieloma środkami publicznymi, bardzo często wydają te środki no, ściśle w powiązaniu z katalogiem na przykład, z katalogiem celów czy działań, które mogą wydać. Natomiast w przypadku tego programu rzeczywiście jest duża wolność pozostawiona rodzinie. Ta rodzina decyduje, czy chce zakupić jakieś dodatkową żywność czy ubranie dla dzieci, czy chce zainwestować w ich rozwój edukacyjny. No proszę pamiętać, że z tego badania GUS-u ciekawostka jest taka, że na przykład w tej grupie osób ze wsi aż o 37% zwiększyło się na przykład dochód, ale o 30% zwiększyły się wydatki na edukację. To pokazuje na przykład, że rodziny mieszkające na wsi, no gdyby literalnie czytać ten raport, wydają właśnie pieniądze na swoje dzieci przez pryzmat wydatków na zajęcia pozalekcyjne. No to moim zdaniem jest im plus, prawda? Natomiast oprócz tego, z tego raportu GUS-u wynika, że także wydają więcej te gospodarstwa domowe na odzież, obuwie, na zdrowie, na przykład wydatki na noclegi, to podejrzewam jest powiązane z tym, że coraz więcej ludzi wyjeżdża po prostu na wypoczynek, ale nawet patrząc na to, nie przez pryzmat raportu GUS-u, tylko zwykłej logiki, no jeśli rodzina ma w swojej dyspozycji 500, 1000, 1500 lub 2000 zł więcej, w zależności od ilości posiadania dzieci, no to wiadomo, że przeznaczy to w większości przypadków właśnie na te podstawowe cele albo na te cele, na które brakuje najczęściej, czyli na przykład wyjazd dzieci na kolonie czy
inne. Ale jak mówię, generalnie jest to spór doktrynalny. Zawsze będą przeciwnicy i zwolennicy takich programów. Ja chcę podkreślić, że na Zachodzie, kiedy wprowadzono na przykład Kindergarten w Niemczech, też była cała dyskusja związana z tym właśnie, czy inwestować w dzieci i ten, czy w rodzinę, przy czym spory doktrynalne mają charakter polityczny, natomiast z punktu widzenia efektów takich mierzonych w kategoriach naukowych, trzeba powiedzieć, że raport GUS-u potwierdziłby to, co przewidywali niektórzy eksperci, że będzie miało to pozytywny wpływ jednak na zwalczanie ubóstwa, czy na redukcję wykluczenia społecznego. Wracając do tego raportu, największym beneficjentem programu 500+ jest wieś. Nierówności mierzone wskaźnikiem Giniego zmalały na wsi o około 6%, w mieście o mniej więcej 5%. I tutaj chciałem pana profesora zapytać o taką rzecz. Dużo się mówi o kryteriach dochodowych programu 500+. Natomiast czy to nie skłania do pytań o kwestię tego, że ten program nie wszędzie tak samo działa, to znaczy nie wszędzie oznacza to samo, w tym sensie, że co innego oznacza takie wsparcie 500 zł na dziecko w dużym mieście, prawda, a co innego na wsi? No przede wszystkim również będzie zupełnie co innego oznaczało w rodzinach, które mają wysokie przychody z pracy, a w rodzinach, które mają niskie. Tu pan redaktor ma rację, że rzeczywiście te 500+ inaczej się rozkłada w rodzinach, które na przykład, gdzie rodzice zarabiają duże pieniądze z pracy, gdzie jest to właściwie niewielki dodatek, a inaczej w rodzinie, gdzie mamy na przykład bezrobotną osobę albo nisko zarabiającą, gdzie te 500+ jest istotnym wkładem. Ale jak sądzę, ten program nie jest programem pomocy społecznej, który ma wyrównywać tylko i wyłącznie szanse. Ale ja przypomnę, że rząd, który wprowadzał ten program ponad rok temu, zakładał, że on będzie również stymulował wzrost dzietności i że on będzie dotyczył właściwie każdej rodziny, która ma więcej niż jedno dziecko, albo tych rodzin, które przy jednym dziecku mają to niskie kryterium dochodowe. Więc jak sądzę, my często patrzymy na ten program przez pryzmat programu socjalnego, ale proszę mi wierzyć, że 90% odbiorców tego programu to nie są odbiorcy pomocy społecznej, tylko zwykli, normalni ludzie, którzy funkcjonują na rynku pracy, dla których jest to dodatkowe środki na to, aby wspierać właśnie rodzinę czy dzieci. I gdybyśmy z tego punktu widzenia wyszli, no to ten program w Polsce był potrzebny, bo ja przypomnę, że takie programy są w 20 kilku krajach Unii Europejskiej. I my też byliśmy sceptyczni, mówię tu o środowisku naukowym, kiedy wprowadzono ten program, zważywszy na jego koszty, no ale jeśli rząd dzisiaj pokazuje, że uszczelniając system VAT-owski ma kilkanaście miliardów przychodu, a jest planowane nawet 20 miliardów przychodu, no to być może lepiej wydać te pieniądze w taki sposób, aniżeli w inny. To zawsze jest, mówię, kwestia pewnej aksjologii i kwestia tego, kto jaką wyznaje doktrynę. Jeśli liberałowie na przykład twierdzą, że najlepiej byłoby te pieniądze zainwestować w rozwój gospodarki, bo stworzone są w ten sposób miejsca pracy i rodzina i tak na tym zyskuje, no to wychodzą oni z innych założeń, jeżeli ci, którzy twierdzą, że lepiej zainwestować w rodzinę, bo to rodzina wie najlepiej, jakie inwestycje w dzieci poczynić. Przypomnijmy, Główny Urząd Statystyczny opublikował dane na temat sytuacji gospodarstw domowych w 2016 roku. Sytuacja dochodowa poprawiła się we wszystkich grupach społecznych, a największymi beneficjentami ostatnich zmian są rodziny, które mają co najmniej trójkę dzieci. Rozmówcą Polskiego Radia 24 był profesor Mirosław Grewiński, Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Janusza Korczaka w Warszawie, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Reklama. Lewo 7 rano telefony. Prawo 8 śniadanie w biegu. Prosto do 12 odpowiadanie na maile. Prawo 14 rachunki. Prawo 16 wideokonferencja. Lewo 18 odbiór towaru. Prawo 23 ostatnie sprawdzanie przed wysyłką. Prosto 1:30 zasłużony sen. A nie, jeszcze jeden mail. Własna firma to prawdziwy wyścig z czasem. Dlatego w PKO Banku Polskim mamy pożyczkę dla firm do 500 tysięcy złotych, dostępną nawet w 24 godziny. Bo twój bank działa na twoje konto. Udzielenie pożyczki uzależnia.
uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Szczegółowe informacje o produkcie, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz na stronie pkobp.pl. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Też każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Warsaw Tango Group i Katarzyna Dąbrowska. Warszawskie tango elektryczne. Nowoczesne podejście do tanga i niezwykły głos aktorki Katarzyny Dąbrowskiej. Wstaje nowy dzień, a ja przy tobie nie śpię. Myślę o tym, że tworzysz silne bój jednej strachy. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Radiowa Jedynka. A dlaczego wędlina ze Stokrotki jest taka dobra? Bo jest dostarczana codziennie, idealnie świeża. Na przykład świeżutka polędwica sopocka, jedyne złote 49 za 100 gramów. Oraz polskie ziemniaki wczesne, tylko złote 29 za kilogram. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Po reklamie. Autopromocja. Gospodarka dla każdego. Od poniedziałku do piątku w Polskim Radiu 24 o 18.45. Dziś o tym, co decyduje o większych wpływach z tytułu podatku VAT i czy tak zwana podzielona płatność skuteczniej uszczelni system podatkowy w Polsce. O tym także w naszym serwisie internetowym gospodarka.polskieradio.pl. Cykl audycji powstaje we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się godzina 15. Czas na informacje dnia. Referendum w sprawie reformy edukacji może się odbyć. Wniosek o jego przeprowadzenie został skierowany do dalszych prac. Rozpoczyna się unijny szczyt w Brukseli. Jednym z najważniejszych tematów będzie Brexit. ZUS uruchamia nową usługę. Na pytania przyszłych emerytów będzie odpowiadał doradca emerytalny. Adrianna Salińska-Czaniecka, zapraszam. Obywatelski wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie reformy edukacji skierowany do dalszych prac. Przed głosowaniem w Sejmie opozycja apelowała, by zająć się wnioskiem jak najszybciej. Krzysztof Paszek z PSL-u wniósł, by Komisja Ustawodawcza przygotowała projekt uchwały i przedstawiła go Sejmowi do 6 lipca. Poseł obawia się, że Komisja Ustawodawcza nie będzie nad wnioskiem pracować. Co skutecznie zablokuje na wiele miesięcy albo i do końca kadencji przeprowadzenie referendum. Krystyna Szumilas z PO mówiła, że od momentu złożenia w Sejmie wniosku z wymaganą liczbą podpisów minęły 2 miesiące. Zarzucała rządzącym opieszałość w tej sprawie. Apelowała, by wnioskiem zająć się jak najszybciej. Komisja Ustawodawcza dzisiaj może się zebrać, przygotować uchwałę i możemy referendum przegłosować. Dariusz Piątkowski z PiS-u zarzucił poprzedniej koalicji PO-PSL demolowanie systemu edukacji. Jesteśmy w momencie, kiedy jest przygotowana reforma, która naprawia wasze błędy. Szanujemy jednak wolę miliona osób, które podpisały się pod wnioskiem o referendum. Dlatego zagłosujemy za skierowaniem tego wniosku do komisji. Dziękuję panu posłowi. Wniosek o przeprowadzenie referendum edukacyjnego trafił do Sejmu w kwietniu. Podpisało go ponad 910 tysięcy obywateli. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Reforma edukacji minister Anny Zalewskiej wchodzi w życie 1 września. Zakłada m.in. likwidację gimnazjów, powrót 8-letnich szkół podstawowych, 4-letnich liceów ogólnokształcących i 5-letnich techników. Inicjatorzy referendum domagają się cofnięcia reformy.
Szef Rady Europejskiej przed rozpoczynającym się właśnie szczytem w Brukseli powiedział, że nie miałby nic przeciwko scenariuszowi pozostania Wielkiej Brytanii w Unii. Brexit będzie jednym z tematów spotkania. Donald Tusk stwierdził, że to najtrudniejszy dla Unii proces, ale nie jest on nieodwracalny. Nawiązał w wypowiedzi do utworu Johna Lennona Imagine. Niektórzy moi brytyjscy przyjaciele nawet spytali mnie, czy Brexit można odwrócić i czy mogę sobie wyobrazić, że Wielka Brytania pozostanie w Unii. Powiedziałem, że Unia Europejska została zbudowana na marzeniach, których realizacja wydawała się niemożliwa. Więc kto wie, można powiedzieć, że jestem marzycielem, ale nie jedynym. Innymi tematami rozmów unijnych liderów będą sprawy wspólnej obronności, migracji oraz kwestia ewentualnego przedłużenia sankcji gospodarczych na Rosję. Dyrektor wykonawczy dzielnicy Kensington and Chelsea, w której spłonął wieżowiec, podał się do dymisji. Stało się tak na życzenie rządu. Po tragedii w północnym Kensington pojawiło się wiele słów krytyki. Dotyczyła ona zbyt wolnej reakcji władz. Niektórzy uważają też, że polityka socjalna w ostatnich latach sprowadzała się do ignorowania biedniejszych mieszkańców. Tak wiele trzeba jeszcze zrobić dla poszkodowanych w pożarze. Dalsze pełnienie mojej roli mogłoby tylko odwrócić od tego uwagę, pisze w oświadczeniu Holgate, dodając, że chciał zostać na stanowisku. Otrzymał jednak jasny sygnał od Savida Javida, ministra do spraw lokalnych społeczności. W parlamencie za pierwszą reakcję na tragedię przepraszała premier Theresa May. To była porażka państwa na poziomie krajowym i lokalnym. Nie daliśmy ludziom pomocy, gdy najbardziej jej potrzebowali. Jako premier przepraszam za tę porażkę. A tymczasem część brytyjskich mediów pisze, że niektóre ofiary mogły umrzeć w wyniku wdychania wysoce toksycznego cyjanowodoru, jaki podczas pożaru uwolnił się z warstwy ocieplająco-dekoracyjnej. Wczoraj pierwszy pogrzeb ofiary syryjskiego uchodźcy, studenta inżynierii lądowej, który marzyłby wrócić kiedyś do ojczyzny i odbudować ją po latach wojny. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A na koniec informacja ważna dla przyszłych emerytów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchamia od 1 lipca nową usługę, którą określono jako doradca emerytalny. Na każdego, kto będzie chciał uzyskać informacje o swoim przyszłym świadczeniu, będzie czekał wyznaczony pracownik. Jest to związane z wejściem w życie ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego. Przewidujemy, że do naszego oddziału zgłosi się około 20 tysięcy osób, mówi Jarosław Zając z ZUS w Wałbrzychu. Część z tych ludzi, wiemy to już dzisiaj, nie ma policzonego kapitału początkowego, a dla nich jest to duża część istotna przyszłej emerytury, którą się wylicza w sposób dosyć skomplikowany. Dlatego zachęcamy ich, żeby już dzisiaj, nie czekając do 1 października, składały wnioski o naliczenie tego kapitału początkowego, jeszcze tego nie zrobiły. Doradcy rozpoczną pracę 1 lipca. A teraz informacje ze sportu. Andrzej Janisz, dzień dobry. Michał Probierz jest już oficjalnie trenerem piłkarzy Krakowi. Podczas konferencji prasowej, na której został przedstawiony w nowej roli, nie ukrywał, że jego celem jest doprowadzenie Krakowi do gry w europejskich pucharach. W tym pierwszym dwuletnim okresie pracy, mam nadzieję, że będzie dłuższa, doprowadzić do tego, żeby udało się zagrać w pucharach, i celem jest tak samo jak najwyższe miejsce, i to z profesorem tak ustaliliśmy, dlatego nasze zadanie jest teraz, żeby to poukładać dobrze jako zespół, i przez te 11 lat pracy chyba nieprzypadkowo na dzisiaj jestem trenerem, który najwięcej prawie poprzedzę w Ekstraklasie, i doświadczenie, które zdobywa człowiek co roku, na pewno procentuje, i oby tak było. Najważniejsze jest dla mnie to, że profesor Filipiak ma do mnie zaufanie, i oby tego zaufania nikt nie zachwiał w jakikolwiek sposób. Drużyna Krakowi pierwszy ligowy mecz rozegra 15 lipca z Piastem Gliwice. Łukasz Kubot awansował do półfinałów gry podwójnej turnieju tenisistów na trawiastych kortach w niemieckim Halle. W 1/4 finału Polak i Brazylijczyk Marcelo Melo pokonali hiszpański double Roberto Bautista Agut i David Ferrer 6-1 i 6-4. Marta Jaskulska została mistrzynią Polski w kolarstwie szosowym w rywalizacji juniorek ze startu wspólnego. W Krokowej, która obok Gdyni jest areną mistrzostw juniorki, rywalizowały na dystansie 82 km. Zawodniczka Nowateksu Ziemia Darłowska po samotnej akcji o 22 sekundy wyprzedziła Klaudię Bielawską, a brązowy medal wywalczyła Oliwia Majewska. Znakomitą skuteczność prezentują angielscy bokserzy na rozgrywanych w Charkowie Mistrzostwach Europy. Z 10 zawodników, którzy przyjechali na Ukrainę do półfinałów, awansowało aż 8, a jeden odpadł w ćwierćfinale. Wśród półfinalistów jest jeden Polak. Jutro Mateusz Polski będzie walczył z Hofanesem Baczkowem z Armenii o awans do finału w kategorii 64 kg.
ćwierćfinale przegrał Damian Kiwior i wraz z polskim zapewnił sobie prawo startu na Mistrzostwach Świata, które na przełomie sierpnia i września odbędą się w Hamburgu. Czas na prognozę pogody. Dziś na ogół ciepło i słonecznie, więcej chmur jedynie na zachodzie i północnym zachodzie. Tam też możliwy przelotny deszcz i burze. Na termometrach od 21 stopni na północnym wschodzie do 26 w centrum i 30 na południowym zachodzie. Na wybrzeżu od 18 do 23 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, silniejszy jedynie w czasie burz. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 15.07. Czas na Mateusza Maranowskiego i jego gości. Gorący temat. A już teraz czas na bardzo burzliwą dyskusję, która się toczy wokół Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich, który powiedział, że naród polski współuczestniczył w Holokauście. Adam Bodnar przeprosił i wyraził ubolewanie w związku ze swą wypowiedzią. Podtrzymał jednak, że wśród Polaków także były osoby popełniające zbrodnie na Żydach. Z kolei szef Reduty Dobrego Imienia Maciej Świrski wzywa Bodnara do dymisji. Maciej Świrski w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Korekta, nie jestem już prezesem Reduty Dobrego Imienia, jestem założycielem. Założyciel Reduty Dobrego Imienia. Czy, ale z kolei nie ma żadnej korekty w kwestii, że wzywa pan Adama Bodnara do dymisji? Tak, tak, oczywiście. Znaczy, wzywam go do dymisji ze względu na skandaliczne słowa, które wypowiedział w TVP Info, mówiąc, że naród polski był jednym z narodów współuczestniczących w Holokauście. To jest całkowicie skandaliczna wypowiedź, dyskwalifikująca tak naprawdę pana Adama Bodnara do pełnienia funkcji, którą pełni. On powinien odejść z tego stanowiska, ponieważ po prostu swoimi słowami, jako wysokiej rangi urzędnik państwowy, w dodatku pochodzący z wyboru Sejmu, a więc bardzo mocnym mandatem, uwiarygodnił antypolską propagandę, która od lat się toczy w kwestii oskarżania Polaków o udział w Holokauście. To jest niedopuszczalne i stąd mój list otwarty wzywający go do ustąpienia. A wskazał pan, że tak naprawdę to są mdłe przeprosiny w swoim liście i tak samo dodał pan w oddzielnym akapicie, to za mało. Ja cytuję oświadczenie Adama Bodnara. Odpowiadając na pytanie prowadzącego wyjaśniłem, iż nie mam żadnych wątpliwości, że za Holokaust byli odpowiedzialni Niemcy. Jednocześnie pozwoliłem sobie zauważyć, że także wśród Polaków były jednostki, które uczestniczyły w tym straszliwym procederze. Świadczą o tym choćby wyroki śmierci wykonywane przez Armię Krajową na takich ludziach. Żeby nie było manipulacji, więc dokończę ten akapit. Z drugiej strony mieliśmy niezwykle liczne przykłady odwagi, poświęcenia i bohaterstwa przeciw stawianiu się zbrodniom Holokaustu, o czym świadczyć może chociażby postawa Jana Karskiego. Czy to są według pana mdłe przeprosiny? Tak, to są przeprosiny mdłe albo niewystarczające z dwóch powodów. Pan Adam Bodnar jest osobą publiczną i, jak powiedziałem, bardzo wysokim urzędnikiem państwowym. I tu nie chodzi o osobiste przekonania pana Adama Bodnara. On może mieć jak najbardziej prawidłowe przekonania. Teraz pan zacytował to jego przeprosiny czy jego oświadczenie zamieszczone na stronach jego urzędu. Ale to nie chodzi o to, jaki jest osobisty stosunek pana Adama Bodnara do tej kwestii historycznej. To jest kwestia konsekwencji słów wypowiedzianych przez wysokiego urzędnika państwowego na temat kwestii historycznej, w której istnieje zasadniczy spór polityki historycznej pomiędzy Polską a krajami, osobami, mediami oskarżającymi Polskę o sprawstwo Holokaustu. I to, że on tutaj w tym oświadczeniu pisze w konsekwencji prawdę, bo nie ma co zaprzeczać. Te sformułowania, które on użył w tym swoim oświadczeniu, oddają jakąś rzeczywistość. Oczywiście były zdegenerowane jednostki wśród Polaków, które prześladowały Żydów, czy zachowały się hańbiące, ale powtarzam, to były zdegenerowane jednostki, które Armia Krajowa, jak on zresztą przyznaje, surowo karała. Natomiast on użył w swoim wystąpieniu publicznym określenia naród polski, to jest duży kwantyfikator, czyli tymi słowami oskarżył naszych ojców, dziadów o sprawstwo Holokaustu. Jaka jest konsekwencja tego, że pan Adam Bodnar użył tego sformułowania naród polski i to dokładnie w tym konkretnym momencie, czyli wczoraj. Mianowicie, dzisiaj polska delegacja w Brukseli
negocjuje no, kwestie kwot imigranckich i całej tej kwestii tak zwanych relokacji, ja to nazywam inaczej, to są po prostu niemiecki plan deportacji do Polski i Europy Wschodniej uchodźców czy imigrantów, którzy oni nieopatrznie do siebie przyjęli. I teraz tak, tak jak rok temu, w 2015 roku, we wrześniu 2015 roku odbywały się takie same negocjacje z udziałem wtedy ówczesnej premier pani Ewy Kopacz, niejaki Jan Tomasz Gross, dokładnie w tym momencie, kiedy się te negocjacje toczyły, powiedział, napisał w piśmie Politico, a później to zostało powielone w Die Welt niemieckim, że Polacy zabili więcej Żydów niż Niemcy. Albo niż Niemców, bo to zależy, jak tłumaczyć te słowa angielskie. I wtedy polska delegacja wpadła w panikę i zmieniła platformę negocjacyjną, którą miała ustaloną z Państwami Wyszehradu i polska delegacja zgodziła się na przyjęcie tych tak zwanych imigrantów. Z jakiego powodu, to już długo by opowiadać. No, moja diagnoza jest taka, że ponieważ oni się chcieli utrzymywać bezwarunkowo w mainstreamie europejskim ówczesnym, no to obawiali się, że będą jakieś reperkusje z tego powodu, że zostaną poczytani jako ci ksenofobowie i tak dalej. Polska jest od lat oskarżana, Polacy są oskarżeni od lat o ksenofobię, naród polski en masse. I to nie tylko dotyczy, to nie są tylko konsekwencje odbierania Polski, wizerunku Polski, jeżeli chodzi o przeszłość. To ma także bardzo aktualne konotacje, mianowicie polski opór przeciwko przyjmowaniu tych relokantów, przeciwko tym deportacjom, tłumaczy się właśnie tym, że Polacy są ksenofobami, antysemitami, w ogóle nie znoszą obcych, a na dowód tego jest to, że dokonali Holokaustu. I pan Adam Bodnar w tym momencie, w którym to powiedział, po prostu uderza w polską platformę negocjacyjną, którą polski rząd ma w Brukseli dziś. I dlatego konsekwencje jego wypowiedzi to są po prostu no, nie tyle nieobliczalne, bo dokładnie możemy obliczyć straty. Polski rząd w tej chwili ma trudniej w Brukseli. Ale myśli pan, że Rzecznik Praw Obywatelskich, rzeczywiście to jest wysoki urząd, ale czy on ma aż taki mocny wpływ na to, co się będzie negocjowało w Brukseli? Tu nie chodzi o to, o jego wpływ w Brukseli, o wykorzystanie jego słów przez wrogów Polski, którzy chcą narzucić Polsce nieprzyjazne, niedobre rozwiązania. To może inaczej zapytam, czy w takim razie Adam Bodnar takimi słowami może wpisać się w retorykę niemieckich gazet, które bardzo często pisały o polskich obozach śmierci. Dokładnie tak to się dzieje. I to już jest wykorzystywane. Dział dokumentacji i analiz Redutatowego imienia już zanotował pierwsze tego rodzaju wypowiedzi. Tam w tej chwili Redutat to analizuje. Ale bez wątpienia Adam Bodnar powinien mieć świadomość, jak jego słowa będą wykorzystane. I człowiek z takim wykształceniem na tym stanowisku powinien zdawać sobie sprawę z tego, jakie jego słowa zostaną odebrane i jak zostaną wykorzystane. On mówiąc w telewizji to, co powiedział, używając tego dużego kwantyfikatora, nawet mając wewnętrznie przekonanie, takie jak wszyscy Polacy, że to jest oszczerstwo, tego rodzaju sformułowanie, dał się ponieść emocjom, czy tam pisze w tym oświadczeniu w ferworze dyskusji, co nie zmienia faktu, że zaszkodził Polsce. Jeżeli zrobił to nieświadomie, no to nie nadaje się na to stanowisko, a jeżeli zrobił świadomie, no to tym bardziej. Ale może to, bo wielu publicystów jest podzielonych w kwestii, że rzeczywiście część mówi, że powinien ustąpić i w ogóle absolutnie w tej kwestii, w kwestii polityki historycznej nie bierzemy jeńców. Jeżeli ktoś uderza w polską rację stanu, to absolutnie nie nadaje się na to stanowisko, ale część też publicystów mówi... Okej, popełnił błąd, słuszna krytyka, ale żółta kartka dla niego, ale może jeszcze nie czerwona. Jakby pan to skomentował? Sprawa tak zwanych relokacji, czyli deportacji do Polski imigrantów i polski rząd obecny w tej chwili, który to negocjuje. To nie jest sprawa taka jak inne, które do tej pory były w negocjacjach pomiędzy Brukselą, Unią Europejską, Komisją Europejską a Polską. Jesteśmy postawieni pod szantażem. Całkowicie pozatraktatowym. Wszystkie działania Komisji Europejskiej w tej sprawie, jak i wiele innych, ale w tej sprawie są całkowicie pozatraktatowe. Nie ma żadnego umocowania prawnego, żadnej podstawy prawnej do tego, żeby Komisja Europejska żądała od nas przyjęcia tych relokantów, czy deportowanych. Jedynym właśnie udzielonym pod przymusem tego rodzaju szantażu związanego z oskarżeniem Polski o ksenofobię było to, co się wydarzyło, co opisałem pod wpływem wystąpienia Grossa. Być może, no, nie będę więcej już na ten temat mówił, natomiast
Chodzi o to, że jeżeli publicyści jacyś, nie wiem kto, bo nie śledziłem tego, ale jeżeli jacyś publicyści mówią, że to jeszcze tam żółta kartka, nie czerwona, to pytanie, co należy zrobić, żeby to była czerwona kartka? Czy należy, no nie będę mówił, co należy, bo można sobie szeroki wachlarz rzeczy wyobrazić, ale to jest sprawa żywotna dla historii Polski. To, co się dzieje w tej chwili w kwestii przyjęcia czy nieprzyjęcia migrantów. To jest jeden z niewielu momentów zwrotnych w dziejach narodu. Pójście w jedną albo w drugą stronę zdeterminuje los Polski. Parę takich było momentów w historii Polski. Decyzja panów małopolskich o Unii Polski z Litwą. To był taki moment dziejowy. Decyzja rządu polskiego o stawieniu oporu żądaniom niemieckich w 1939 roku. To był drugi taki moment dziejowy. W tej chwili jesteśmy przed żądaniem Unii Europejskiej, de facto Niemiec, o przyjęciu muzułmanów na polski teren w wielkiej ilości. Nie łudźmy się, że to będzie 6 tysięcy, to na pewno będzie więcej, gdyby, nie daj Boże, tego rodzaju decyzja została podjęta. I to zdeterminuje los Polski, tak jak został zdeterminowany los Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, chociaż tu jest trochę inna sytuacja, innych krajów, które przyjęły tych, nazwijmy to imigrantów, czy oni są nazywani uchodźcami, bo nie mają wspólnego tak naprawdę z niewielkim procencie z uchodzeniem, a tak naprawdę to jest imigracja zarobkowa, podjęta. Przyczyny tego wielkiego ruchu migracyjnego są różne, ale wiemy dokładnie, że ci tak zwani imigranci są podejmowani tuż za wodami terytorialnymi albo jeszcze na wodach terytorialnych Libii, przewożeni do Włoch przez znane z imienia i nazwiska okręty, które statki, które należą do znanych z imienia i nazwiska osób. To nie jest jakiś żywiołowy ruch uchodźczy. Jest to jakieś zorganizowane działanie w celu zmiany struktury ludnościowej Europy. Tak to należy nazwać. I chciałem zapytać o to, czy nie boi się pan troszeczkę takich zarzutów ze strony środowisk proimigranckich, które powiedzą panu, że pan jednym tchem przechodzi ze sprawy polityki historycznej, kwestii odpowiedzialności za Auschwitz do problemu uchodźców. Że to rzeczywiście, to co pan mówi, ma swój jakby związek przyczynowo-skutkowy i logiczny, jak najbardziej. Tego jakby temu nie zaprzeczam. Ale nie martwi się pan takich głosów, które będą krytycznie podchodzić do tego w ten sposób, że to nie ma związku. Wie pan co, ja się w ogóle niewielu rzeczy boję. Pana Boga. Natomiast niewieloma rzeczami się martwię. Martwię się o przyszłość Polski. Natomiast środowiska, jak pan je nazwał, proimigranckie, prounijne, liberalne, jakkolwiek je nazwiemy, są bardzo dalekie od sfery moich zainteresowań. Mnie interesuje Polska, jej przyszłość, jej dobre imię, jej niepodległość. No, okay, tego rodzaju rzeczy. W takim razie jak pan ocenia teraz działania rządu? Bo rzeczywiście jest bardzo mocne stanowisko rządu w sprawie imigrantów i tutaj już zapowiedział prezydent w czasie zjazdu w Klubu Gazety Polskiej, że absolutnie ocal się nie ruszymy, jeżeli chodzi o kwestię imigrantów i uważa, że kwestia polityki imigracyjnej rządu jest bardzo odpowiedzialna i stanowcza. Ale jednocześnie chciałem zapytać o politykę historyczną obecnego rządu. Jak ona jest prowadzona według pana? Czy rzeczywiście stawiamy mocny mur i mocny protest przeciwko właśnie takim wypowiedziom w stylu polskie obozy koncentracyjne? To jest dosyć skomplikowana odpowiedź na to pytanie. Bo z jednej strony rzeczywiście jest całkowita zmiana o 180 stopni w stosunku do tego, co było jeszcze przed objęciem rządów przez Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast w pewnych sferach są rzeczy do wieloletniego nadrobienia. Po prostu to są wieloletnie zaniedbania od początku tak zwanej trzeciej RP i tego tak łatwo się nie da nadrobić, więc ja tutaj oczywiście rozumiem uwarunkowania. Natomiast niektóre rzeczy można byłoby robić szybciej, niektóre trzeba by zrobić natychmiast. Reduta dobrego imienia, którą założyłem ponad 5 lat temu, no pewien proces rozpoczęła i mogę się chlubić tym, że jakby to została ta sprawa postawiona na agendzie politycznej. Znaczy, że nie jest to kwestia sentymentalna i patriotyczna, ta walka o dobre imię Polski z tymi polskimi obozami koncentracyjnymi, że to jest kwestia po prostu jednego z elementów bezpieczeństwa państwa. No, dla państwa, naszych słuchaczy, którzy pierwszy raz o tym słyszą, no to w skrócie powiem, że artykuł 5 traktatu NATO jest ściśle polityczny i
ewentualna pomoc zbrojna, czy w ogóle pomoc udzielana przez państwa NATO Polsce w przypadku agresji, jest zgodą polityczną. Politycy będą udzielać zgody na pomoc militarną Polsce czy jakąkolwiek inną, jeżeli narody, którymi rządzą, będą miały sympatię do Polski. Bo oni, ci politycy, chcą być wybrani na następne wybory. Więc jeżeli Norwegowie, Duńczycy, Niemcy i tym podobne nacje będą miały złe mniemanie o Polakach, czyli będą uważały nas za tych spadkobierców katusu Auschwitz, no to wtedy ta pomoc zostanie udzielona. I Rotunda Dobrego Imienia się tym zajmuje. Ja serdecznie Państwa wszystkich zachęcam do odwiedzenia naszej strony rdi.org.pl do wspierania pracy Reduty, bo Reduta jest jedną z organizacji, która prowadzi właśnie tę politykę historyczną, która jest niezbędna do tego, żeby Polska była bezpiecznym państwem. Maciej Świrski, założyciel Reduty Dobrego Imienia. Na koniec bardzo dobrze się zareklamował. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. To była pierwsza część gorącego tematu. A już teraz Marcin Makowski, Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. To już zdążę sobie przy okazji, skoro Maciej Świcki się zareklamował, to ja w takim razie powiem państwu o tym, że na Twitterze, czy Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar powinien podać się do dymisji po słowach o współuczestniczeniu narodu polskiego w Holokauście? Takie pytanie zadajemy na wiadomości polskieradio.pl. Na Twitterze cały czas trwa sonda. 93% jest za, a czy Marcin Makowski także jest za tym, żeby Adam Bodnar zrezygnował? Oczywiście jest to political fiction, można by było powiedzieć, że człowiek honorowy rozważyłby taką opcję, mając świadomość skali swojego błędu. Nie wiem, czy Adam Bodnar ma tą świadomość. No, być może skoro przeprosił, ostatecznie jednak przeprosił, gdzieś to do niego dotarło. Natomiast dla mnie kompromitującym i dyskredytującym go jako rzecznika praw obywatelskich jest fakt, że w ogóle takie słowa wypowiedział, chyba nie do końca rozumiejąc właśnie co mówi. A przecież to jest tak wrażliwy temat, bo jeżeli ktoś osądza naród polski i miesza go w współudział w Holokauście, który jest terminem jednak bardzo konkretnie historycznie zdefiniowanym, terminem, który oznacza ekwiwalent skali przemysłowej całego narodu przy udziale aparatu państwowego, to nie jest słowo pozbawione bardzo precyzyjnej definicji, więc jeżeli ktoś mówi, że naród, a nie jednostki w zbrodniach, tylko naród współdziała przy czymś, co jest zbrodnią ściśle niemiecką i zawsze taką pozostanie, no to pokazuje skalę swojej po prostu ignorancji, nie tylko takiej czysto, nie wiem, związanej z wrażliwością na wypowiedzione słowa, ale też z brakiem wiedzy historycznej. Ja akurat mam tę przewagę, że po prostu się kształciłem historycznie, byłem też na doktoracie z historii XX wieku, dużo się zajmowałem tematyką II wojny światowej, więc po prostu mnie takie słowa rażą, nawet nie tyle z politycznego wymiaru i konsekwencji, tylko po prostu w skali ignorancji. Nie powinny takie słowa padać, więc akurat tutaj w tej sądzie kliknąłbym tak, bo no, uważam, że to jest jednak już znacznie więcej niż tylko niezręczność czy niefortunna wypowiedź. To teraz zmienimy temat. Czy skala ignorancji jest, jeżeli chodzi o Auschwitz, jest tak wielka, tak samo jak skala przestępstw korupcyjnych zarządów Platformy i PSL? 30 milionów złotych miała stracić Grupa Azoty, Zakłady Chemiczne, Police na skutek przestępczej działalności byłego kierownictwa i osób ze spółek zależnych. 10 zatrzymanych osób usłyszało zarzuty w tej sprawie. Prokuratura chce ich aresztowania. Wśród zatrzymanych znaleźli się dwaj działacze Platformy Obywatelskiej i były prezes Zakładów Chemicznych w Policach. To jest kolejna afera czasów rządów Platformy i PSL-u. No i czy to nie jest tak, że będziemy odkrywać coraz to nowe karty związane z tymi rządami? Z tamtymi obecnymi, z pewnością. Z tamtymi, bo tak. Z tymi też myślę, że żadne rządy, jeżeli chodzi o spółki Skarbu Państwa, nie są podwykłem na tę chorobę związaną z pokusami pieniądza, władzy, tego, że kiedy się trzyma polityczną kontrolę nad spółkami, które często generują miliardy zysku, no to gdzieś jeden milionek ucieknie na bok, to może ktoś nie zauważy.
Akurat pod tym względem na pewno jeszcze 8 lat Platformy Obywatelskiej nie zostało rozliczone. Pewnie w przyszłości przyjdzie czas na rozliczanie obecnych rządów, bo wydaje mi się, że problem jest strukturalny. No właśnie, pana redakcyjny kolega Rafał Siemkiewicz, komentując aferę Amber Gold, mówił, że problem nie polega na tym, że złych ludzi zastąpimy dobrymi i sprawiedliwymi, tylko że problem jest szerszy, systemowy. Na pewno to pomaga. W sytuacji, w której spółki Skarbu Państwa notowały milionowe straty, obecnie często notują zyski. LOT jest tutaj przykładem wręcz niebywałym z 300 milionów strat do 300 milionów zysków. No to widać, że jednak czasami to jest różnica. Ale gdy się spojrzy głębiej, zacznie się odkrywać trochę jednak te pozory często poprawności politycznej czy też, nie wiem, zgodności działania z prawem, no to się okazuje, że ludzie, tak jak zawsze, są słabi. W tym przypadku udowodniono to, czy też oskarżono polityków Platformy Obywatelskiej. Przy tym to jest ciekawy też wątek wiążący się bardziej z regionem, ponieważ to dotyczy zachodniopomorskiego, w którym ostatnio Platforma przechodzi bardzo trudne chwile, a wcześniej była jedną z takich partii dominujących przez lata. Warto też przypomnieć, że z Policami jeden z targarskich działaczy, liderów Platformy Obywatelskiej w regionie był bardzo mocno związany, on też został aresztowany i znacznie, czyli znaczy nie tak dawno temu, chyba 2 tygodnie, w ogóle rozwiązano struktury partii Platformy Obywatelskiej w Stargardzie. Oficjalnie po bardzo kompromitującym wyniku w przyspieszonych wyborach prezydenckich kandydat Zofii Ławrynowicz, tam chyba 1% ponad zyskała w wyborach, ale już teraz widać, że to mogło mieć również drugie dno, właśnie być może tej afery w Policach. I raczej bym w tym kierunku szedł, że Platforma ma świadomość tego, że zaczynają się te brudy jednak wydobywać spod podłogi, z szafy, tego się trupy wychodzić. No, tak czasami właśnie trzeba szukać w rejonach takich małych spraw, bo potem się okazuje, że ich skala jest przerażająca. Tylko tak jak mówię, żaden polityk nie powinien czuć się tutaj zbyt pewnie i mieć poczucia moralnej wyższości, bo niestety to nie jest kwestia polityków i partii, tylko pokut, którym każdy człowiek potrafi ulegać w konfrontacji z ogromnymi pieniędzmi i władzą. I mam nadzieję, panie redaktorze, że nikt z nas, ani nikt z obecnych rządzących, ani przyszłych nie będzie takich pokus miał. Trzeba to rozwiązać systemowo. Bardzo dziękuję, Marcin Makowski. Trzymaj za to kciuki i tak zróbmy. Marcin Makowski, Tygodnik do Rzeczy. Bardzo dziękuję, to był gorący temat. Reklama. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Pomidory Gałązka mają kosztować 2,49 za kilogram, a papier toaletowy Velvet 8,99 za 4 rolki, a drugi weź za złotówkę. Oferta ważna do 26 czerwca. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2017. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy i wyróżniamy za nowoczesny, innowacyjny, prospołeczny i ekologiczny wkład w rozwój polskiej gospodarki. Gala wręczenia nagród 23 czerwca. Relacje na antenie Jedynki, Trójki i Polskiego Radia 24. Patronat honorowy Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerem relacji jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., partner gali. Sponsorem relacji z gali nagród gospodarczych Polskiego Radia są Polskie Koleje Państwowe, partner nagrody. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 5 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Po reklamie. Tu Polskie Radio 24, minęła 15.30 i czas na informacje dnia. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak wraz z komendantem głównym policji Jarosławem Szymczykiem odwiedzili w szpitalu policjanta ranionego w trakcie pościgu za sprawcą kradzieży na stacji benzynowej. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sierżant sztabowy Marcin Topolski wykazał się wielką ofiarnością i odwagą. Obaj z komendantem podziękowaliśmy za taką postawę. Tacy są właśnie polscy policjanci. Bardzo poważnie traktują przysięgę, którą składają, kiedy wstępują do służby, powiedział Mariusz Błaszczak. Zdarzenie miało miejsce w nocy z wtorku na środę w powiecie pleszewskim w Wielkopolsce. W trakcie pogoni za sprawcami przestępstwa doszło do strzelaniny. Ranny został policjant, a postrzelony złodziej zmarł mimo reanimacji. Drugi ze ściganych wciąż jest poszukiwany. W poszukiwaniach drugiego sprawcy przestępstwa uczestniczy kilkuset policjantów z Wielkopolski i Dolnego Śląska. Policja ostrzega, że poszukiwany mężczyzna jest niebezpieczny i może być uzbrojony.
Sejm skierował do dalszych prac w Komisji Ustawodawczej obywatelski wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie reformy edukacji. Przedstawiciel wnioskodawców, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz, domagał się podczas konferencji prasowej natychmiastowego zwołania Komisji Ustawodawczej i zajęcia się wnioskiem referendalnym. Według niego, gdyby tak się stało, można by zająć się sprawą na następnym posiedzeniu Sejmu. Gdy Prawo i Sprawiedliwości zależało na realizacji swoich postulatów, to i Sejm, i Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pracowały 24 godziny na dobę. Więc wydaje się, że wniosek podpisany przez ponad 900 tysięcy obywateli, wniosek, który dotyczy 5 milionów uczniów, prawie 700 tysięcy nauczycieli i paru milionów rodziców, zasługuje na to, żeby pan marszałek i pan przewodniczący Komisji Ustawodawczej nadali temu rangę szczególnego priorytetu i żeby nie udawali, że pozorują pracę w tym zakresie. Minister edukacji Anna Zalewska zapewniła, że reforma edukacji jest przygotowana. Dodała, że do końca marca tego roku większość samorządów podjęła uchwały dotyczące utworzenia nowej sieci szkół. Ja mogę tylko powiedzieć, że wszystkie zapowiedzi totalnej opozycji się nie sprawdziły. Sieć szkół jest, podstawy programowe są, podręczniki są, pieniądze są, rekrutacja się odbywa. W związku z tym zupełnie spokojnie będę jutro rozdawała świadectwa po szóstej klasie, które będą świadectwami promocyjnymi do siódmej klasy, a nie kończącymi szkołę podstawową. Szef Komisji Ustawodawczej, poseł PiSu Marek Ast, jeszcze nie wie, kiedy jego komisja zajmie się wnioskiem referendalnym. Reforma edukacji zakłada między innymi likwidację gimnazjów, powrót 8-letnich szkół podstawowych, 4-letnich liceów ogólnokształcących i 5-letnich techników. Unijni przywódcy podejmą dziś decyzję o ściślejszej współpracy krajów członkowskich w dziedzinie obronności. Ma ona zapaść na rozpoczętym szczycie w Brukseli. W najbliższych 3 miesiącach mają być uzgodnione kryteria pogłębionej współpracy obronnej dotyczące m.in. poziomu wydatków na wyposażenie wojska czy wspólnych misji wojskowych. I wtedy unijne kraje będą mogły podjąć decyzję, czy przystępują do współpracy. Europejskiej Donald Tusk mówił przed szczytem, że to jedno ze spokojniejszych spotkań. To 80. Rada Europejska, w której uczestniczę jako premier lub jako szef Rady, ale nigdy wcześniej nie miałem takiego mocnego przekonania, że sprawy idą w lepszym kierunku. Szef Rady wymienił poprawę sytuacji gospodarczej w Unii, porozumienie finansowe z Grecją czy rosnące proeuropejskie nastawienie obywateli wspólnoty. Ale nierozwiązany jest kryzys migracyjny. Na ten temat unijni przywódcy mają rozmawiać jutro. A jeszcze dziś mają dać zielone światło dla przedłużenia sankcji gospodarczych wobec Rosji. Będą też rozmawiać na temat Brexitu. Polskie Radio, Bruksela. I na koniec wracamy do kraju. Dotknięcie jego buławą oznacza szczęście przez cały rok. Dziś po ulicach Krakowa harcuje lajkonik. Zgodnie z tradycją jego pochód w południe wyruszył ze Zwierzyńca na rynek główny. W drodze do centrum miasta towarzyszy mu orkiestra dęta i asysta włóczków. Kurczę. Przede wszystkim dla dzieci, żeby mogły sobie zobaczyć stroje, folklor, muzyka. Także taka lekcja polskości trochę. Andrzej Szoka, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Zrodziła się ta tradycja, że uderzenie buławą właśnie przynosi szczęście na cały rok. Dlatego takie tłumy przybywają spotkać się z lajkonikiem, no żeby chociażby zdać egzamin.